18 kwietnia, przymrozki. Niech oni to zobaczą, co się dzieje w Polsce. Moi drodzy, jest godzina 1:15. Sadownicy w miejscowości Daltrozów przygotowują się do wyjechania w uprawy pestkowe Frostbusterem. Nazywam się Grzegorz Ulica, chciałbym Państwu zaprezentować maszynę AgroFrost napędzaną propanem. Maszyna jest w stanie ochronić około 5-8 hektarów, to zależy od działki, powierzchni działki i jej ukształtowania. Maszyna na godzinę pracy potrzebuje około 33 kg propanu, czyli na noc potrzebujemy około 8-9 butli czystego propanu. Koszt jednej butli to jest 130 zł za gaz. Maszyna potrzebuje około 70 koni. Jeździmy z prędkością około 10 km na godzinę. Tak, aby z punktu A, jak wyruszymy, to w ciągu 10 minut wrócić do tego samego punktu. Koszt maszyny to jest około 80 tysięcy zł netto. Nazywam się Przybylski Tomasz. To jest kwatera Prince'a, 2,5 hektara. Miejscowość Warka, Stara Warka, pomiędzy. Dobra, powiedz mi, tutaj mamy nadkornowe, tak? Ale flipery czy zraszacze? Zraszacze rotacyjne. Rotacyjne, okej. Kiedy włączyłeś? 22. Uruchomiłeś? Uruchomiłem. Tam mamy pompę, tak? Pod pompę, pod ciągnik. Do której godziny będzie chodzić? Myślę, że do 8 godziny. Okay, jaki to jest koszt, powiedzmy, na hektar? Bo tutaj masz 2,5, ale powiedzmy na hektar to jest koszt jaki? Założenia. Sam nie mówię o montażu, tylko same jakby produkty, które kupujesz. Ile cię wyniosło? 11 tysięcy na hektar. Nazywam się Paweł Radecki. Jesteśmy w Wolkowicach. Chronię swój sad ogniskami i świecami. Dobra, powiedz mi koszt takiej jednej świecy? 30 zł net. A ile trzeba takich świec na hektar mniej więcej? Około 250, w zależności od spadku temperatur. Okej. Okay, jeżeli jest więcej, to dokładamy świec. W tamtym roku co stosowałeś? Ogniska, uważam, że najlepszy rezultat był. Najlepiej podniosłem temperaturę ogniskami. Ogniskami, a słoma? A słoma pierwszego przymrozka robiłem, ale nie do końca byłem zadowolony. Jest dym, ale nie ma takiego podnoszenia temperatury. Czyli tylko musi być ogień, tak? Tak, wtedy jest cieplej. Tutaj z ogniska mamy i ciepło, i dym, który chroni też dodatkowo. I łuna się taka unosi nad uprawą. Dobra, a ile czasu taka świeca się pali? Od 8 do 10 do 12 godzin. Godzina 5 rano. Przed przymrozkami. Godzina 6 rano. To tak naprawdę pierwszy raz kiedy działa. Jest 6 hektarów. I wszystko mam nad kornówce. Mhm. A kiedy włączyliście? O 1:30. Jak temperatura była 2,5 stopnia dokładnie.